Rzecz dzieje się w naprawdę zamierzchłych czasach. W czasach, kiedy jeszcze Thor, Bóg Piorunów, nie miał swojego bojowego młota Mjolnira. A cała historia, jak to zwykle bywa, zaczyna się od tego, że Lokiemu po prostu się nudziło. Bowiem któregoś dnia Loki, znudzony bytowaniem wśród bogów w Asgardzie, zaczął rozmyślać, jakby to było, aby przekonać się, czy faktycznie jeden z królów olbrzymów, jeden z królów Jotunów, czyli Geirrod, czy faktycznie jest tak bogaty i tak potężny, jak o nim mówią. Postanowił więc, że pod postacią Sokoła uda się do Jotunheimu i sprawdzi, przekona się na własne oczy, czy faktycznie te wszystkie rzeczy, które o nim mówią, są prawdziwe. Po niedługim czasie dotarł do grodu Geirroda i sam nie mógł oczom uwierzyć, jak wspaniały jest to gród, jak ogromny, jak rozległy, jak bardzo warowny, jakie wysokie, jakie piękne ma on bazaltowe, czarne wieże, które w ciągu dnia są widoczne, jednak w nocy zupełnie zlewają się z mrokiem nocnego nieba. I Loki pod postacią Sokoła postanowił przyjrzeć się temu wszystkiemu bliżej i usiadł na jednej z tych wież, aby obserwować, co dokładnie dzieje się w grodzie, jak dokładnie on wygląda, podziwiać jego całą potęgę. I nie minęła dłuższa chwila, zanim sam gospodarz zorientował się, że pojawiło się jakieś namolne ptaszysko i począł ciskać w Lokiego pod postacią Sokoła głazami, kamieniami, a w końcu też wysłał swoją służbę w swoją ochronę, aby wdrapali się oni na mury, wdrapali się na te wieże i po prostu pochwycili lub przegonili tego natrętnego ptaka, ponieważ nie życzył on sobie jego obecności na swoim grodzie. Lokiego bardzo bawiły te wysiłki, ponieważ za pomocą magii był w stanie ominąć wszystkie te pociski i cały czas uciekał giermkom Geirroda, także nie byli w stanie go po prostu złapać. Aż w którymś momencie, kiedy przysiadł na kolejnej czarnej wieży, zorientował się, że nie może się już od niej oderwać. Nie wiedząc, co się dzieje, w końcu usłyszał śmiech samego Geirroda, który wołał do niego: "Witaj, Loki! W końcu cię złapałem." Loki nie był w stanie zrozumieć, co się dzieje, więc Geirrod wytłumaczył mu, że on również włada równie potężną magią, co on, i że niestety, ale jest już na jego łasce i zostanie teraz jego więźniem. Natomiast po co Geirrod uwięził Lokiego, dowiedzieliśmy się już w czasie najbliższej wieczerzy, kiedy to Geirrod wyjawił Lokiemu swój plan, że wypuści go w zamian za to, jeżeli Loki postępem zwabi do jego grodu samego Thora, ponieważ Geirrod planował pokonać Thora swoją magią, a tym samym zaimponować wszystkim Jotunom i stać się ich absolutnym zwierzchnikiem, bo który Jotun nie chciałby podążyć za tym z nich, który pokonał największego wroga olbrzymów, czyli samego boga piorunów i gromu. Loki nie chciał przystać na tą propozycję, nie wierzył, żeby Geirrod w ogóle był w stanie pokonać Thora, poza tym o dziwo w tej historii nie chciał wydać ani zdradzić jednego ze swoich współbratymców. Więc wtedy Geirrod stwierdził, że zostanie wtrącony do lochu i poczekamy, aż Loki po prostu zmądrzeje, bez jadła, bez możliwości rozprostowania choćby nóg. W najmniejszej możliwej celi Loki spędził wiele tygodni cierpiąc katusze głodu i nie mogąc nawet wyjść zaczerpnąć świeżego powietrza. Po jakimś czasie, niestety, ale nasz bóg ognia Loki stracił swoje zaparcie, wymiękł i zgodził się na propozycję czy też żądanie Geirroda i został warunkowo z tego lochu zwolniony. Wracając do Asgardu, miał trochę czasu, żeby pomyśleć, w jaki to sposób będzie w stanie zwabić Thora w objęcia Geirroda. Kiedy dotarł już na miejsce, miał w głowie gotowy plan. Od samego progu, od wejścia do pałacu Thora, zaczął on wykrzykiwać o niesamowitych bogactwach, niesamowitej potędze samego Geirroda, ale również o tym, co mawiają na tym dworze. Mawiają bowiem, że Geirrod jest dużo potężniejszy od Thora i że chętnie zobaczyliby, jak sam Thor pojedynkuje się z innymi olbrzymami z jego plemienia oraz z nim samym, bo nikt w grodzie Geirroda nie wierzy w to, aby Thor był faktycznie tak silny, jak o nim mawiają. Thor oczywiście nie musiał długo o tym słuchać. Od razu zdecydował, że jeszcze tego samego dnia wyrusza w podróż do pałacu Geirroda i stanie z nim w szranki, zmierzy się i pokaże, kto faktycznie jest najpotężniejszy w całym multiwersie.
Po drodze Thor jednak zaszedł jeszcze do jednej chałupy. Do chałupy, w której mieszkała wielkoolbrzymka Grid, która dała samemu Odynowi syna Vidara. I Grid była wulwą, czyli wieszczką, a więc doskonale wiedziała, dokąd udaje się Thor i co na niego tam czeka. Już od samego progu, zanim Thor zdążył się przywitać, poczęła wrzeszczeć, aby broń Boże nie wybierał się do pałacu Geiroda, bo czeka go zguba i czeka go klęska. Thor jednak jej odparł, że nie jest to możliwe, aby już przerwał swoją podróż, ponieważ okryłby się hańbą, gdyby w połowie drogi po prostu zrezygnował z tej podróży i odpuścił, schował głowę w piach, więc to nie wchodzi absolutnie w grę. Grid wtedy powiedziała, że w takim razie obdaruje go 3 wyjątkowymi podarkami, które być może pomogą mu w starciu z Geirodem, ale nie jest tego wcale taka pewna, czy poradzi sobie z jego czarami, ponieważ faktycznie władał on najpoważniejszą, najmocniejszą magią wśród całego rodu Tursów. Podarki, które Thor otrzymał od Grid, to były Megingjord, czyli pas mocy, pas siły, który zwiększa siłę noszącego go 3-krotnie. Rękawice o bardzo dziwnym splocie metalowych płytek na nich, których Thor jeszcze nigdy wcześniej nie widział, oraz magiczny kij Gryvidol, który jest w stanie zatrzymać nawet napór góry. Natomiast rękawice, o których wcześniej wspomniałem, miały uchronić dłonie Odyna przed wyjątkowym zimnem lub też przed wyjątkowym gorącem, jednocześnie dodatkowo jeszcze zwiększając siłę jego ciosu. Thor zabrał ze sobą te podarki, podziękował za przygotowanie, podziękował za prezent i wyruszył w dal w stronę grodu Geiroda, jednocześnie obiecując olbrzymce Grid, że jeszcze kiedyś jej się na pewno za to wszystko odwdzięczy. Droga do grodu Geiroda była długa i trudna, bo w miarę jak Thor zbliżał się do Jotunheimu, teren stawał się coraz bardziej nieprzyjazny, pojawiało się coraz więcej gór, dolin, rwących potoków. I Thor tak wędrował bardzo długi czas, aż w końcu dotarł do brzegu rzeki Vimur. Kiedy zaczął się przez nią przeprawiać, momentalnie zauważył, że rzeka zaczyna podnosić swój poziom, zaczyna się strasznie pienić, aż w końcu poczęły w niego uderzać kolejne, coraz to większe fale, aż w końcu jedna w nich prawie że zwaliła go z nóg. Thor wiedział już, że coś się tutaj dzieje i nie jest to wcale naturalne zachowanie rzeki. Począł więc patrzeć coraz uważniej i szukać wzrokiem, co się mogło wydarzyć, że akurat w taki sposób zachowuje się ta rzeka. Zaczął wytężać wzrok i u samego źródła tej rzeki dostrzegł 2 okropnie brzydkie, paskudne olbrzymki, które tańczyły wokół tego źródła i nuciły swoją ponurą pieśń. Thor wiedział, że właśnie wyrzucane są na niego ponure, czarne czary. Wiedział, że Geirod musi się naprawdę mocno obawiać jego przybycia, skoro już teraz wysłał olbrzymki, aby powstrzymały go na drodze, aby zabiły go w tym rwącym potoku. Thor postanowił wykorzystać pierwszy z podarków Grid, dopiął jeszcze mocniej swój pas Megingjord i począł szukać odpowiedniego głazu na dnie tej rzeki, aż w końcu znalazł tak wielki głaz, który był w stanie zatkać całe źródło tejże rzeki. Podniósł ten głaz nad głowę, rzucił nim potężnie i od tego momentu ta rzeka już nie uroniła choćby kropli do swojego koryta. 2 olbrzymki, przerażone i zdenerwowane, odbiegły w dal, uciekły do grodu Geiroda, jednocześnie wykrzykując, obiecując Thorowi zemstę. Już po niedługim czasie Thor dotarł do bram Geirrodsgardu, gdzie został przywitany przez mrukliwego sługę, który tylko skinieniem głowy pokazał mu miejsce, w którym przyjdzie mu nocować, czyli zwykłą oborę dla zwierząt. Oburzony Thor jeszcze przez chwilę próbował dyskutować, co to za zwyczaje, w jaki sposób można tak traktować gościa, jednakże ponury sługa odparł tylko tyle, że Geirrod kazał iść do bydła. Thor z opuszczoną głową wszedł do obory i zrezygnowany usiadł na zydlu. Głupio mu było teraz wystąpić z tej obory, wrócić na halę króla i żądać pojedynków, skoro dał się zaprowadzić tutaj jak jakiś baran. I właśnie w momencie tych rozmyślań, kiedy tylko na chwilę przymknął oczy, kiedy już otworzył, zorientował się, że wisi w powietrzu i że wydel, na którym siedzi, kieruje się z dużą prędkością w stronę sufitu, który najeżony jest ostrymi jak miecze drzazgami.
Thor próbował zeskoczyć z tego zydla, jednakże nie było to możliwe. Czuł, że został spętany jakimś ciemnym, magicznym zaklęciem. I w ostatniej chwili przypomniał sobie o ostatnim z podarków od Grid, o magicznym kiju, który jest w stanie zatrzymać nawet napierającą górę. Ustawił go więc w taki sposób, że znalazł się pomiędzy sufitem a zydlem i zatrzymał ruch w ostatniej chwili, kiedy już prawie jego skóry dotykały te ostre jak miecze drzazgi. To dało Thorowi chwilę, aby odpocząć i zastanowić się, co dalej zrobić. Wtedy pomyślał o użyciu swojej nadludzkiej siły i uderzył z całej siły w zydel. Kiedy to zrobił, zydel rozpadł się na pół i jednocześnie czar upadł, a razem z nim martwe na ziemię upadły dwie olbrzymki, które wcześniej ten zydel podnosiły do góry. To były te same olbrzymki, które spotkał wcześniej przy źródle rzeki i okazało się później, że były to córki samego Geiroda. Thor w wojowniczym nastroju ruszył pędem do hali Geiroda, wściekły i zły na to, że Geirod próbował już dwa razy zabić go w sposób niehonorowy i chciał jak najszybciej się z nim spotkać, aby go po prostu pokonać w walce, aby odpowiedział za wszystko to, co się do tej pory wydarzyło. Jednakże Geirod był doskonale przygotowany na przybycie Thora. W jego dłoniach znajdowały się ciężkie, kowalskie szczypce, w których była wielka, rozgrzana aż do białości żelazna kula, którą od razu cisnął w Thora. Thor w ostatnim momencie zrobił użytek z drugiego prezentu, który podarowała mu Grid, czyli z tych magicznych rękawic, które były w stanie ochronić jego skórę zarówno przed ekstremalnym zimnem, jak i przed ekstremalnym gorącem. To właśnie dzięki nim był w stanie złapać tę kulę i jednocześnie od razu odpowiedzieć na ten atak, cisnąć tą kulą z powrotem w Geiroda. Geirod widząc to skrył się za ciężką i grubą kolumną, jednakże Thor pchnął tą kulą tak mocno, że kula przeszła przez kolumnę, przeszła na wylot przez serce Geiroda i Geirod padł na ziemię martwy, po czym przysypał go w trop, przysypały go ściany, ponieważ uderzenie było tak mocne, że cała ta hala po prostu się zawaliła. Cała służba, wszyscy słudzy Geiroda poczęli wyć i lamentować nad tym, co się wydarzyło, a Thor, niewzruszony, zasiadł do wieczerzy, która czekała przy stole i po prostu najadł się do syta, a czego nie był w stanie wieść, zapakował do swojej sakwy i udał się z powrotem do swojego pałacu w Asgardzie. I tak to wyglądała historia, kiedy to Thor gościł Geiroda. Natomiast co w tej historii wynika? W jaki sposób możemy tej historii użyć jako współczesni ludzie? Czego to nas uczy? Co nam to może dać? Tego dowiesz się już za tydzień. Także jeżeli podobała Ci się ta historia, jesteś ciekawy, co w niej wynika, to gorąco Cię zachęcam do tego, aby zostawić suba, kliknąć dzwoneczek, aby ten odcinek po prostu Ci nie umknął. Także do zobaczenia za tydzień i dzięki za to, że jesteś.